Wszystko zaczęło się w 2019 roku, przed naszym ślubem. Mój mąż dostał zaproszenie na taki weekendowy warsztat robienia sera, ale taki typowo domowy. Natomiast jak już był tam na miejscu, to już do mnie dzwonił, że to jest coś super i w ogóle on się przy tym relaksuje i bardzo mu się podoba. Podjęliśmy decyzję, że no, trzeba postawić wszystko na jedną kartę, no i zaczęliśmy właśnie myśleć o tym, żeby otworzyć swój biznes serowy. W zasadzie robimy żywność tradycyjną, natomiast no, reprezentujemy jednak nowe pokolenie, więc staramy się też trochę to, że tak powiem, stwistować. I no, mamy bardzo obszerną gamę naszych produktów. Już nie wchodzą w szczegóły technologiczne, ale też twarogi, sery twarde do krojenia, świeże, dojrzewające. Twaróg jak od babci, to zdecydowanie jest u nas hit. Babcia Andrzeja właśnie szukała i chciała koniecznie, żeby Andrzej zrobił prawdziwy twaróg, taki jak ona pamięta z dzieciństwa, więc on zdecydowanie się najlepiej sprzedaje. Gdybyśmy to pozbierali wszystko razem, wydaje mi się, że na pewno z kilkanaście rodzajów sera łącznie razem byśmy znaleźli, może kilkadziesiąt, jakbyśmy dobrze się zastanowili.